Viva, viva powiat miejski! Powiat pilski leży w północnej części województwa wielkopolskiego, w którego skład wchodzi 9 gmin. Stolicą powiatu jest miasto Piła. Region ten zamieszkuje około 407 tysięcy mieszkańców, a zajmuje obszar 1267 km2. Jest powiatem o charakterze typowo rolniczym. Atrakcyjne położenie, liczne jeziora, rzeki oraz kompleksy leśne, naturalna przyroda, czyste wody i powietrze to niezaprzeczalne walory turystyczne tego regionu. Przez powiat pilski przepływa wiele malowniczych rzek, takich jak Różyca, Łobrzanka, Pilawa, Dobrzyca i Gda. Rzeki te świetnie nadają się do uprawiania turystyki kajakowej. Rejs statkiem po Noteci to niezapomniane widoki krajobrazowe, różnorodność gatunków ptaków i zabytkowe śluzy. W centrum miasta Piły można odbyć rejs tramwajem wodnym Gordalina po rzece Gdzie i zachwycać się piękną przyrodą. Na terenie naszego powiatu można odwiedzić kilka muzeów. Pilskie Muzeum Wojskowe cieszy się dużym zainteresowaniem. Muzeum imieniu Stanisława Staszica poświęcone jest najznakomitszemu Pilaninowi. Przy muzeum istnieje galeria, która prezentuje fotografię, malarstwo, rysunek, grafikę. Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią jest to drugi pod względem wielkości skansen etnograficzny w Polsce. Znajdują się tutaj ciekawe zabytki architektury wiejskiej z XVIII i XIX wieku. A w Białośliwiu można odbyć podróż kolejką wąskotorową, która została uruchomiona w 1851 roku. To tu prowadzona jest działalność kulturalna i wystawiennicza. Zajmuje się organizacją wystaw, każdą z nich otwiera uroczysty wernisaż z mini koncertem i każdej towarzyszy okolicznościowe wydawnictwo. BWA zaprasza ponadto na koncerty muzyki klasycznej, jazzu, a także muzyki lżejszej. Na terenie powiatu pilskiego są organizowane różnego rodzaju imprezy sportowe. Można powiedzieć, Pilskie sportem stoi. Przebogata jest historia ziemi pilskiej. Przez wieki splatały się tu różne kultury, a ich dziedzictwem są liczne obiekty architektoniczne łączące w sobie różne style budownictwa. Tym materiałem filmowym chcieliśmy zachęcić do zamieszkania i inwestowania w naszym powiecie. Warto.